Cześć, tu Michał Koper z portalu linkpolska.pl. Witam Was serdecznie i zapraszam na leniwą, niedzielną rozkminęczkę na temat walki Antony Joshua kontra Tyson Fury. Będę rozkminiał informacje na temat tego pojedynku niczym żurą sprawę Popka i Pomidora. Jak zapewne wiecie, pod koniec tego tygodnia zagraniczne media doniosły, że obozy Antonego Joshua i Tysona Fury'ego osiągnęły porozumienie w kwestii dwóch walk unifikacyjnych o cztery mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej do tych walk miałoby dojść w do 2021 roku. No i zaraz po ogłoszeniu tych informacji posypały się dwa typy komentarzy. Z jednej strony, że hura, be, fajnie, no, będzie, będą dwie fantastyczne walki w 2021 roku, no, ale z drugiej strony pojawiły się też komentarze sceptyczne. Jaka tam walka? Najpierw Tyson Fury musi wygrać z Wilderem, Joshua z Pulewem, potem jeszcze obowiązkowe obrony, Dillian White, e, Alexander Usyk, ola boga, ola boga. Tych walk nie będzie. Ja głosów w sprawie tego pojedynku nie zabierałem, bo jak zapewne wiecie, jak być może wiecie, byłem wtedy w Konarach, tam byłem całkowicie pochłonięty wielkim wydarzeniem, czyli walką Wach Johnson, więc no nie będę tracił czasu na jakieś takie y, pojedyneczki jak Fury Joshua, no, ale Konar zaponął, Konar zgasł, jestem z powrotem u siebie, no i czas powiedzieć jak sprawa wygląda z walką Joshua kontra Tyson Fury, zaczniemy od tego, co ogłoszono. Anonsowana, po pierwsze, że ma dojść do dwóch pojedynków w 2021 roku w systemie walka i rewanż. Po drugie, podział zysków 50 do 50, czyli porówno zgarniają Kasiurę. Tyle samo Tyson Fury i Anthony Joshua. Jeśli chodzi o kwoty, Frank Warren szacuje, że każdy z pięściarzy za jedną walkę mógłby zrobić 60 do 70 milionów dolarów, więc mnożąc to... Razy 2 120 do 140 baniek na głowę za dwie walki. Gdzie miałoby do, do, do tych walk dojść? Na razie nie wiadomo. Nie ma też daty, oczywiście, jeśli chodzi o miejsce. Eddie Harn, czyli promotor e, Antonego Joshua, mówi o tym, że do tych walk mogłoby dojść za granicą, w domyśle pewnie Bliski Wschód. No bo tam jest kasa na takiej walki ja nie zdziwiłbym się, gdyby odbyłoby, gdyby to się odbyło w systemie walka pierwsza na przykład w Arabii Saudyjskiej, a rewanż na Wembley jeśli do tego czasu e, już uregulowane załatwione byłyby te kwestie związane z COVID-19, można byłoby zorganizować walkę na stadionie, więc pierwsza walka w Arabii Saudyjskiej, rewanż na Wembley całkiem fajny scenariusz no i co, i to chyba tyle jeśli chodzi o fakty. Czyli podział 50 na 50, dwie walki. Walka być może za granicą, 60 do 70 milionów na głowę, jeśli chodzi o garze. Natomiast jest oczywiście przy tym wszystkim jeszcze gwiazdeczka. Nie ma ani daty, nie ma ani dat ani miejsca potwierdzonych, więc nic nie, nie, nie jest jeszcze pewne, a po drodze stoją przeszkody. I teraz powiem o tych przeszkodach i o tym, jak ewentualnie można by je przeskoczyć. Po pierwsze i, i Tyson Fury i Anthony Joshua mają zaplanowane walki na ten rok. Tyson Fury musi zmierzyć się po raz trzeci z Diontem Wilderem i niekoniecznie musi tę walkę wygrać. Nie zdziwiłbym się, gdyby Bronze Bomber odpalił jakiegoś takiego swojego farfosla z prawej ręki i poskładał Fury go jak scyzorek i klops. Wtedy nici z walki z Joshua. To jest jedna sprawa. Teraz Antony Joshua. Antonego Joshua czeka obowiązkowa obrona pasa IBF z Kubra Tempulewem. To jest teore teoretycznie pojedynk łatwiejszy niż ten Fiurego z Wilderem, no ale w wadze ciężkiej nigdy nic nie wiadomo. Teraz o tym, co będzie dalej, zakładając, że i Fury, i Joshua wygrywają swoje walki w tym roku. Zaczniemy od Tysona Fiergo. Jego czeka obowiązkowa obrona pasa WBC z Dylaną White'em, przynajmniej teoretycznie. Zgodnie z ostatnim. Stanowiskiem federacji WBC, Fury, albo Wilder, jeśli wygra tę trzecią walkę, musi z Dylanem White'em zmierzyć się do lutego 2021 roku. Dylan White, numerem jeden w rankingu WBC jest chyba od średniowiecza, a od, od wielu miesięcy jest obowiązkowym challengerem, więc liczy na ten swoją szanse, ostatnie stanowisko w Federacji wobec tego jak powiedziałem, jest takie, że Fury albo Elder muszą z Dylanem White'em walczyć. No ale pojawił się ostatnio w obozie Tysona Fury'ego pomysł, by Tysona Fury'ego udekorować tak zwanym tytułem franczyzowym WBC Franchise, który zwalnia z, zwalnia z obowiązku obowiązkowej obrony. Więc wtedy temat Dyliana White'a by odpadł, no ale prezes federacji WBC odparł na to wszystko, hola, hola, żadnego nagradzenia franczyzą nie będzie, te pasy na razie mają Canelo, Łomacienko i Starczy, na razie tajską firm ten pas się nie należy, więc no, co może wydarzyć się dalej? Dalej tak, e, albo Tyson Fury stanie do walki z Dillian White'em, który jest zawodnikiem Eddie'ego Herna, przypominam, czyli e, to jest też promotor Antonego Joshua, albo Federacja WBC tytuł Tysonowi Fury'emu odbierze. Wtedy e, po pierwsze, Dillian White walczy o, już te, o Mistrzostwo Świata Wakujące, w tym momencie jest czempionem tymczasowym z, i tutaj sprawdzamy ranking Federacji WBC. Być może zaboksowałby z Dion Time Wilderem, o ile ten nie straciłby pozycji rankingowej po ewentualnej porażce z Tysonem Furem, bo Wilder jest pierwszym teraz w rankingu WPC. Dalej jest Usyk, dalej jest Oscar Rivas i Luis Ortiz. No, w takim scenariuszu, kiedy Federacja WBC odbiera tytuł e, fiuremu, Dillian White walczy o broni mistrzowskiego pasa, z, być może z Wilderem, może z Usykiem, może z Rivasem, Zobaczymy jak to się wszystko ułoży do Usyka, jeszcze za chwilę wrócę, natomiast no Tyson Fury twierdzi, że płakać po pasie WBC nie będzie, bo jego zdaniem pasem mistrzowskie to tylko kawałek skóry i jakieś tam metalowe ozdóbki, więc jeśli Federacja WBC mu zabierze pas nie godząc się na walkę z Antonem Joshua Tone, nie będzie załamywał rąk, on woli walczyć z Joshua, bo jak twierdzi, najważniejsze, żeby doszło do walki dwóch najlepszych pięściarzy kategorii ciężkiej, no bez wątpienia, Fury i Joshua będą najlepszymi ciężkimi, jeśli obaj wygrają w tym roku, więc tutaj Federacja WBC przynajmniej teoretycznie przeszkodą być nie powinna, a pamiętajmy jeszcze, że że e, Mauricio Sulejman, czyli szef Federacji WBC jest zmienny jak kobieta i być może zaraz na myśli się jednak dojdzie do wniosku, że pozwoli na unifikację i Dylan White jeszcze sobie poczeka kolejne 10 lat. Teraz tak, e, przechodzimy do e, Antonego Joshua. Antonego Joshua w tym momencie ma trzy pasy: WBA, WBO i IBF. Z pasami WBA, z pasem WBA problemów nie będzie, bo oni tam się babrają z tymi swoimi wicemistrzami na zapleczu. Pas IBF teoretycznie ma obronić w tym roku z Pulewem, więc obowiązkowa obrona odpada, no ale jeśli chodzi o Federację WBO na pozycji obowiązkowego Challengera czeka Aleksander Usyk i Federacja WBO już zajęła stanowisko tych informacji na temat walk Joshua kontra Fury, twierdząc, że hola hola, nie ma żadnej walki unifikacyjnej, dopóki nie będzie obowiązkowej obrony z Aleksandrem. Usykiem. No i teraz coś może się wydarzyć. Albo e, faktycznie Joshua i Eddie Herb będą chcieli zachować ten pas WBO i e, zaboksują z Aleksandrem e, Usykiem. Wariant drugi to jest taki, że dogadają się z Federacją WBO i Federacja WBO przyzna na przykład Usykowi tytuł tymczasowego mistrza. Na przykład o ten e, tytuł zaboksuje Usyk z Cisorą. Pamiętajmy, że jeszcze Usyk ma walkę z Cisorą. Albo z kolejnym zawodnikiem, a kolejnym zawodnikiem w rankingu WBO jest e, Tutaj sprawdzam już e, Joseph Parker, czyli też zawodnik Eddie'ego Herrena też to wszystko układa, więc być może zaboksują opas. E, interim dalej jest da, Daniel Dibois na pozycji numer 3, czyli, czyli, mm, czyli zawodnik Franka Werena, promotora Tysona Fiorego, a pamiętajmy, że Dibois jeszcze boksuje z Joe Joyce'em niedługo i może jeszcze wyprzedzi e, Joseph'a Parkera, więc będziemy mieli też kolejną ciekawą konfrontację na szczycie Frank Warren kontra Eddie Herne, czyli Daniel Dibois versus e, Aleksander Usyk, także być może wchodzi w grę jeszcze kwestia przyznania Usykowi tymczasowego mistrzostwa z zastrzeżeniem, że zwycięzca tego dwumaczu Joshua kontra Fury będzie musiał się następnie zmierzyć z Usykiem, a to wariant trzeci, czyli ten najbardziej pesymistyczny dla Joshua to jest taki, że Federacja WBO odbiera tytuł Joshua za odmowę walki z Usykiem no i e, Usyk wtedy walczy no, z tymi samym pięściami, tak? Z Parkerem albo z Dibu'a. Owaka to pełne mistrzostwo świata, a, e, a e, Joshua stawką walki Joshua kontra Fury nie będzie pas WBO. Co się stanie w tym najgorszym wariancie, jeśli Federacja WBC i WBO pozostaną przy swoich stanowiskach i zabiorą mistrzowskie pasy w przypadku unifikacji? No w sumie nic. No. Joshua i Fury i tak zaboksują o takie prawdziwe mistrzostwo świata, bo wiadomo, że oni są w tym momencie numerami 1 i 2 w dowolnej kolejności, jak lubicie. No a jeśli chodzi o stawki, no to pamiętajmy, yy, dalej pozostanie w stawce pas Dering, który aktualnie należy do yy, Tyson Frygo oczywiście do tego linearne mistrzostwo. Pozostanie w stawce pas IBF należący do Joshua i pas WBA należący do yy, Joshua. Także, yy. Teoretycznie na drodze do, do, tej, do tych mistrzowskich walk stoją i, i USYK, i Dylan White ze strony WBO, i WBC. Ale tak naprawdę, jeśli tutaj w grę wchodzą takie pieniądze jak 60 czy 70 milionów na głowę, no to chyba ani Eddie Hearn, ani Frank Warren nie będą mieli żadnych skrupułów i, i no nawet zrezygnują z tych pasów. Ale pamiętajmy, że federacje e, bokserskie żyją z e, tego, żeby z sankcjonowania walk, dostają duże pieniądze od, e, od promotorów. Mistrzów świata, więc no, tak sobie po cichu myślę, że i Paco Valcarcel ze strony WBO i Mauricio Sulejman ze strony Federacji WBC jeszcze zmienią w, tej, w kwestii tej unifikacyjnej walki zdanie. No ale pamiętajmy, na początek są warunki wstępne i początkowe. Tyson firmy, musi wygrać z Dino Time Wilderem, Anton, Szła, z Kubra Bez tego tych walk nie będzie i tutaj nie pomoże żadne stanowisko federacyjne, jeśli będzie porażka. No to będzie klops. Tak, moi mili, wygląda tak naprawdę sytuacja z tymi mistrzowskimi walkami. Absolutnie nie można twierdzić, że do nich nie dojdzie, bo tutaj pieniądze są zbyt duże, żeby te obowiązkowo obrony stały na przeszkodzie, ale z drugiej strony też nie ma co klepać, że na pewno tych walk dojdzie, bo tych przeszkód jest jeszcze sporo, chociażby te sportowe, czyli walki z Diontem Wilderem i z Kubratem Pulewem. Jak zapewne wiecie, ja bardzo rzadko z, z wypowiadam się w takim stanowczym tonie na tym kanale, komentując wydarzenia bokserskie, bo z boksem jest jak z pszczołami. Jak mówiła Kubuś Puchatek, nigdy nic nie wiadomo, dopóki nie ma ostatniego gongu, dopóki nie ma e, knockoutu, dopóki nie ma podpisów na kontraktach, no to można sobie gdybać, jak ktoś w tonie stanowczym wypowiada się na temat wydarzeń bokserskich, no to albo po prostu robi klikbajty, tak liczy na, na kliki, na, 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 na uwagę i atencję albo za mało zna bokserskie życie. Także <grych> konkludując, w sprawie Anthony Joshua kontra Tyson Fury wiadomo tyle, że obie strony zgodziły się na walki, ale czy do tych walk dojdzie nie ma stuprocentowej pewności. Na razie to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia.